Dzień dobry, witam z kolejnego odcinka z Fletta na osadzie. Widać dzisiaj oczywiście czwóreczka zasiewnika. Case też będzie używany, ale to później. Dzisiaj tylko nie będzie używany 30 i 60, to ten ciągnik, te dwa ciągniki nie będą używane. No chyba, że będę musiał TMR skręcić, ale... Ale zobaczymy. Coś chciałem sprawdzić. A krowy, ile mają TMR? A TMR mają pełno, ok. A ja to jednak poza odcinkiem mieszałem. No tak. Może sobie trochę zrzucę z biegów, bo bez sensu go caplować na czwórce, jak mogę na dwójce. Bo on ma 15 ustaloną prędkość podstawową. Tutaj chyba sobie zrobię poprzeczniak od razu. Żebyś po tym się nie kręcić. Ale zobaczę. Tutaj sieje sobie pszenica, a na tamtym polu 23. Tym daleko za mostem, co często mijam te pole. A jak jakoś... Trochę ze brzepak ładowałem się, ale... Oczywiście ugniatania nie ma, bo to jest pierwsza faza. Rzadko jestem na tamtym polu poza mostem. No, przynajmniej ostatnio. Bo kiedyś na początku serii to cały czas tam praktycznie byłem, a teraz to tak trochę sobie omijam te pole. Nie wiem, tak jakoś po prostu wychodzi. No bo są tutaj nowe pola i... Wiadomo, wolę się bardziej na tych nowszych polach skupić. A tam to najczęściej po zacinkę zostaję do roboty. Ale dzisiaj stwierdziłem, że będę tam siał, bo raczej nie pojadę tam z wałami. Oczywiście łąkę też sobie zawołuję, bo sobie zrobiłem... W ogóle pokażę wam sobie zasiane na łąży. Czyli tak, tu jest zasiany jęczmień, tu jest jęczmień, tu są te dwa pola pszenicy i teraz sieje trzecie. I tutaj trzecie pole będzie jęczmienia. A tutaj pole 31 jest, tak jak kiedyś wam mówiłem, zasiane trawą, czyli tam będzie łąka. Bo chciałem kiedyś za pastwiskiem, za krowami sobie zrobić łąkę. Bo mówię, że to fajny klimat będzie miało i ja wam mówię o tym. Oczywiście DLC Premium już mam dodane tutaj, do tej gry. Więc mogę nawet wam pokazać. Młody DLC jest. Widzicie Premium Edition. Zatorek. Fiat. Kosiarki. Wszystko jest tutaj dodane. Więc może jakieś marchew. Albo burak czerwony, o, chociaż. Nie wiem. Nie wiem, kruk. Skąd mam wiedzieć? A kiedy? Bo w sumie fajnie by było powrócić sobie do gier, bo nie mam odcinków. Okej. No. Ale w grudniu czy w listopadzie. To jest ważne. Wielkrucy hołu. Tararirara. Tararara. Nie wiem, kiedy Gierku ich spowróci naprawdę, bo ja tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Nie jestem wam tego w stanie powiedzieć, no bo tego ja nie wiem po prostu. Jak będzie, to będzie. Do września mieliśmy odcinki, czy tam do połowy października były odcinki. A się skończyły, już 2 tygodnie nie ma. I jeszcze przez dłuższy czas nie będzie. Czy ścigaliśmy sobie ustawię? Ech.
Dobra, wrzucę sobie czwórkę, bo... Oj, może trochę... troszeczkę kolegę zabiję pod tą górkę. Troszeczkę kolegę zabiję tutaj pod górkę. Ale dobra, on się wyciągnie. Szósta minuta odcinka już jest prawie, więc... Dobra. Oj. Słuchaj, czemu tak jest, że po tych ścianach? A, bo krót mi tutaj. No i dobra, wsteczny i tutaj będzie normalne sianie, bo tam było oczywiście siane po tej teksturze talerzowania. Co prawda nie było to talerzówką robione, ale no nie będę... Nie będę się chwalił, jak to przed odcinkiem uprawiłem i tyle. Ja kiedyś widziałem to. Tarara. No tutaj też sobie zrobię poprzecznik. Znaczy się zrzucę sobie na tą dwójkę, żebym trochę lżej kolega miał. Bo bez przesady, żebym piłował go na czwórce drogowej. Bez sensu to jest. I cyk do tyłu. Wiesz ty co? Super jesteś kolega. A ja mogę sobie odpakować? Tak. I cyk. I pyk. Dawaj, do tyłu. I do przodu. No oczywiście to jest odcinek na czwartek, jakby ktoś pytał. Na piątek, czyli na jutro... Mam dylemat. Nie wiem, czy zdążę nagrać. Czy zdążę, no dobra, bo o 19 będę kończył... Nie o 19, tylko... Po 19 będę kończył odcinek, do 20 mam czas, więc... Oczywiście Holberon sobie wleci. Na sobotę odcinka nie mam, ale to tam wie ta. Ważne, że na niedzielę mam. A na sobotę... Pewnie Lengradzik znowu wleci. Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, bo na tym Lengradzie jeszcze dużo do ogarniania jest na sejwie, więc... Pomyślę, czy Lengradzik, czy może jednak... Czy może jednak dodatkowo odcinek z fleta na osadzie. No bo w sumie w przyszłym, poprzednim tygodniu nie było fleta na osadzie, więc teraz przydałoby się nadrobić te dwa, ten jeden odcinek. I zrobić ten drugi i kolejny odcinek tutaj wrzucić na sobotę. I chyba tak zrobię, wiecie, że... Bo w tamtym tygodniu nie było fleta na osadzie, więc... Zrobię wam po prostu taką wynagrodzenie i zrobię drugi odcinek. To nie wiem, co na tym odcinku będę robił. No to jest wrzesień. Piąty rok prawie się zaczynać będzie. Jeszcze nie wiem, czy zimy będę pokazywał, czy zrobię tylko sobie wstawkę ze sprzedaży. Dobra. Ta i ra ra ra. Ra ra. Ra ra ra. Tego nie wiem, czy zrobię stawkę, czy nie. O, babuśka. To i tak wszystko na pociągach będzie, więc... Jak to wygląda z moimi planami w ogóle? To nie. ...26 soi i 12 rzepaków. Nie, to chyba tylko wstawka sobie nagrywa z takich rzepaków, bo to... 12 ton rzepaków to za dużo nie jest.
I pyk. Nawrotka. Opuszczamy ziemniki ogień. No i do... Oła! Dobra, pole zasiane, więc teraz trzeba na gospę zjechać. No i coś tam poogarniamy. Na gospę trzeba zjechać, siewnik zostawić, wsiąść do oczywiście kejsika, kupić nowy nabytek. No bo trzeba czymś pola zwołać, no bo stare wały chyba sprzedałem, tak. Jeszcze mogę nas zobaczyć. Nie w obiekty, tylko w... Oj, tu są potrzebne. Płażę, aż... Aż tyle tych rzeczy? Nie, nie widzę. Nie widzę wałów, więc... Więc wały musiałem sprzedać. Chociaż tam te groszowe sprawy były tak małe. Wałów nie ma, więc... O! Pierwszy raz się tutaj nie zmieściłem. Poważnie. Pierwszy raz się tutaj w tą ramę nie zmieściłem. Dobra, tutaj sobie na razie zostawię. I teraz trzeba iść do case'a i kupić mój nowy nabytek. Kejsik jest odpalany, więc zaczepiamy sobie wały i jedziemy na pole wałować. Oczywiście wały uprawne... Aha, tylko 3000 kosztuje. Cztery tomy. Ty, ale te 100 koni wymagają. Nie, to kupię te, bo tych jeszcze nie używałem nigdy. Są większe o metr. Kupię sobie te, bo tych nigdy w sumie nie używałem. Niech. No to wrzucimy, że nie. No to nic nie zmienia. No i 14 godzin jest, także kup. No i tak, ja myślę, że one 50 tych już te ma, ale one jednak nie. I te są o 700 kg lżejsze ogólnie niż moje. Niż tamte. No i dobra, zapinam tutaj wały i jadę sobie wałować. No i w sumie to dzisiaj tylko te dwie roboty na odcinku, tak? No bo nic innego nie mam już zaplanowane. Na ten odcinek. Na wstawkę w sprzedaż rzepaku to sobie nagram i tyle. I dorzucę to do odcinka wiosennego najprawdopodobniej. A wiosną chyba się zobaczymy na siadnokosach. Bo myślę, że... Będzie to chyba najciekawsza akcja, koszenie trawy. A czy całe sianokosy zrobię? Tego nie wiem. A, to jest tylko tak na prosto to siano, okej. Ale na teraz to powinno pójść to wałowanie, no bo wiadomo, 6 metrów. Co prawda tamte moje stare wały miały 3 metry, no ale wiadomo, to jest jeszcze różnica. Case oczywiście GPS-a nie ma. Jeszcze, więc nie będę go używał, tak? Jakbym miał GPS-a, no to wiadomo, żebym sobie użył GPS-ka, ale że nie ma. Że nie ma, no to nie będę używał. A poza tym wałowanie to jest spoko robota. Nawet powiem wam, że lubię wałować. Na takiej serii jak ta. Bo na... Powiem, że na Hoyberon jest trochę uciążliwe to wałowanie. Zresztą nie tylko na Baleronie, ale... Ale dość uciążliwe jest wałowanie. Bo tak jak jest seria na początku, to wiadomo, to tam... Tutaj to fajnie się wałuje na początku, a później to już takie trochę nudne jest. Oczywiście pojadę sobie na światłach. Pojadę sobie z kabiny, nie wiem w ogóle jak tymi wałami się jeździ. Chodzi mi o to, jak to z kabiny sobie obrać szerokość rowerze tej maszyny, ale to zaraz sobie ogarnę.
Myślę sobie, czy by nie zrobić sobie nowej serii na kanał. Nie, będzie to mapa zielonka, jeśli o to wam chodzi. Na razie nie. Może kiedyś, jak trochę ucichnie boom na tą zielonkę, bo teraz w sumie każdy robi serię na mapie zielonka, nie? Teraz pół internetu to jest mapa zielonka, no bo wiadomo, nowe DLC, no to każdy chce grać na tym. I pokazać, a ja kiedyś może sobie zrobię, za rok, może. Tutaj sobie na pewno buraczki czerwone będę chciał sadzić z tego DLC. No bo myślę, że marchew, sobie marchew też mogę sadzić. Tylko, że wtedy dwórze będą zbierał sobie, wiadomo, tym dwurzędowym, czy tam ten, co robi skrzynki. Chyba ten, co robi skrzynki, najbardziej ciekawy by było. Bo ten, co ma zbiornik, albo ten, co ma zbiornik, nie wiem, pomyślę. Wszystko jest do obgadania. Nie wiem, ale na razie robię tak, jak robię. Że na pewno buraczki czerwone będę chciał tutaj siać. No bo się buraków nie sadzi, więc się sieje. Dobra, jak tak pojadę, to powinien w miarę zagarynąć, tak? No, jak pojadę tak, to będę zagarynął, więc dobrze. Odcinek też nie będzie długi, no nie wiem, 16 minut jest. Nie wiem, tak. Do 25. Bo chciałbym jeszcze trochę na łące powołować sobie. Tutaj oczywiście te pole zwałować, przejechać tutaj przez czwórkę i tam trochę łąki powołować sobie. Bo myślę, że wałowanie łąki coś ciekawego by było. To wiadomo, że zwykłe pole to tam. W sumie tam też było zwykłe pole, więc po odcinku to wałowanie zawsze idzie szybciej, no bo nie wiadomo, jak się wałuje po odcinku. Zresztą to każdy powinien wiedzieć, jak się wałuje po odcinku. Że się dopisuje prędkość i tyle, tak? W maszynie. Miałem na to mod, że ściągam ogranicznik sobie prędkości i lecę V-maxu. Oczywiście, jeżeli jeżeli ciągnik daje radę, tak? Bo jak nie daje radę, to wiadomo, że będzie wolniej jechał. Ale na przykład jechać takie teraz 14 jak jadę z wałami, a jechać później po odcinku powiedzmy 30, no to jest różnica, tak? Trzeba jak najwięcej poprzeczniaków zrobić, żeby widać było coś, co się wałuje w ogóle. Ogólnie wiem, że tak się nie wałuje. No bo wałuje się tak, jak jest siane. No ale to wiadomo, to jest farming. Ja też powiedziałem, że ja nie gram realnie do końca, więc. Więc no, wałuję sobie jak chcę. No, ale staram się trochę realnie grać, tak? No bo przecież case nie ma GPS-a, no to nie używam, a jakbym miał GPS-a, to bym używał, proste. Ogólnie wiem, że case nie ma GPS-a, no bo nawet nic nie widać na dachu. Ale wiadomo, jakbym chciał grać na kwestie realnie, to wiadomo, to bym sobie zrobił tak i bym sobie jechał, nie? Ale wyłączę tego GPS-a, żeby nie było. No wiadomo, co chodzi. Chodzi o czas. Czas, o wygodę w sumie bardziej niż o czas. Bo czas trochę mam. Jest ogólnie taki temat teraz u nas, u mnie, że. Czekaj. Ok, Google. Jaka będzie pogoda jutro? Jutro ma lać. Więc jak jutro będzie padać? W sumie dzisiaj, przepraszam. Bo jakby ten film oglądacie, to dzisiaj. Środa, czwartek 16 listopada. No to jak będzie padać, no to będę siedział po prostu w domu, tak? A jak będę siedział w domu, to wiadomo, że będę mógł sobie dla was serię ogarniać. Czyli prawdopodobnie Holbalerun będzie nagrywany bardzo mocno.
I tam będzie jakieś... Nie będę mówił, co tam będzie na odcinku. O, ja już wiem, co tam będzie na odcinku. Co prawda nie byłem jeszcze na tym save'ie, ale ja wiem, co tam jest do roboty. Była mam przygotowane, że jest pod odcinek. Więc na poniedziałek będzie ciekawy odcinek. No bo dzisiaj sobie ten piątkowy nagram. I myślę, że będzie trochę nudniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo tam... W sumie możecie się domyśleć, co tam będzie. Skoro ostatnio była kiszonka, no to po kukurydzy co się robi, no. Wiadomo, że orkę, nie? Ale orkę takim w sumie trochę innym stylu zrobię. Taką w sumie jak robiłem na... Jak na Leningradzie robiłem, no bo... No w sumie nie widzę innego sposobu, żeby to szybko zaorać. A wiadomo, też nie do końca realnie musi być. Więc tak to będzie wyglądać. A tam w sumie dość dużo, bo tam są dwa pola do orki, więc... Będzie w sumie co robić. Ale oczywiście na odcinku będę się jednym polem zajmował, no bo wiadomo, dwóch nie dam rady. Dobra, ostatni przejazd. I w sumie będzie zwałowane te pole. No tutaj taki jeszcze klinik zostanie, ale... Myślę, że idzie trochę dwa razy szybciej z tymi 3-metrowymi wałami. No bo tymi małymi wałami to bym się tu zajeździł, no. Teraz dwa razy większe wały, więc... Wiadomo, pola też jest więcej, no bo jest rzepak zasiany na 10 na nowym polu moim. Dobra, zapisz tą grę szybciej, przyjacielu. No bo trzeba nawracać. No i tutaj dwa przejazdy i też będzie zawałowany. Więc fajnie, fajnie. Na resztę po odcinku będę musiał wałować. To w sumie trochę do tego wałowania będę miał, jakby nie patrząc. Widzę, że parę Żydów porobimy, ale... To tam jest wieta. Tam jest... Takie o, żeby tylko zwałować. Bo jakbym chciał to bardzo dokładnie zwałować, to na GPS-ie jeździł, tak? A tu, że gdzieś sobie zrobię mijaczka, tu gdzieś ominę. Miejscami nawet nie dowołuję, czasami. No to tam wie, to tam jest. Szczególik. I teraz pytanie, czy wałować te pole? Czy jednak faktycznie jechać na tą łąkę? No bo tutaj to w sumie lepiej było załować, no bo jest długa prosta, tak? A nie, albo w sumie tą łąkę wam pokażę. Tak, ja sobie tutaj te pole zwołuję, no bo jest fajne w prostym kącie. Ja sobie łąkę pokażę wam w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku jak będę kosił ją, prawdopodobnie, no bo co innego. Teraz będzie długa zima do przebijania, więc myślę, że jutro sobie save ogarnę na spokojnie. Bo dzisiaj prawdopodobnie będzie ETS-ik ogarniany po odcinkach. Czyli tam będę sobie grał pewnie z Michałem, czy tam z Gamerskich Gamers, jak to woli. Będę sobie grał w ETS-ka, więc spoko, spoko. Trochę, wiadomo, też trochę trzeba sobie tego farmingu odpocząć, tak? Jakbym chciał na dobrą sprawę, to bym w ogóle mógł nie, z nim nie grać. Ale to by było takie chamskie trochę do niego. Bo i tak powiedziałem mu wczoraj, że dokończymy jutro tą trasę, więc no wiadomo co robi. Wypadałoby przejść. A poza tym, tak jak mówiłem, od farminga też trzeba trochę odpocząć. Trzeba sobie pograć z kolegami trochę. W sumie bardziej z kolegą, no bo Bartek prawdopodobnie, bo Bartek jest chory i... Znaczy nie chodzi na chorobę, tylko gorączkę ma i tyle. Coś go tam rozłożyło i w łóżku leży, więc no, logiczne jest to, że nie będzie grał tak. No ale... To się wszystko da. A ja sobie na spokojnie... Co? W sobotę deszcz zapowiadają? W niedzielę śnieg zapowiadają? Przepraszam. W niedzielę śnieg zapowiadają u mnie. A w piątek 90% opadu, więc kurde, może nawet i dwa dni będą wolne. Kurde, nie wiem, czy fajnie, czy nie fajnie. Znaczy ogólnie dla mnie fajnie, no bo sobie odcinki ogarnę na YouTube. Ale z drugiej strony, jak jest za dużo się w domu, to też tak trochę... Jak jest za dużo się w domu, to tak trochę też nudno. Znaczy nudno. Ja tam nie narzekam, ale...
Ale wiadomo, jak już trochę za długo jest w domu, to już trochę się nudzi. Nie wiadomo, co robić. Więc ten tydzień może być uratowany. Kolejny do nagrywania. Teraz czwartek będzie ogarniany Holberon. Piątek też prawdopodobnie będę ogarniał Bolerona, jak się uda. Bo myślę, że taki sposób, jaki teraz ogarnąłem sobie na Holberon, to myślę, że wam się spodoba. Ale to dopiero zobaczycie go w poniedziałek. Tam będzie wszystko ładnie opisane, albo dogram sobie głos do tego na początek, więc no, pomyślę. W sumie to bardziej takie zapytanie będzie. Ale dobra, się zobaczy. Naraz? Naraz, oczywiście. Cześć. Dobra, fajnie to idzie. No zaraz dojadę na dół i będę kończył ten odcinek, wiadomo. I chyba zrobię sobie miniaturkę z Casey'kiem, no bo... Najciekawsza będzie miniaturka z Casey'em. No myślę, że z siewnika nie będę wpychał do tego do tej miniaturki, bo po co. Dobra, i teraz widzieliście, że to zrobiłem. To nie było celowe zagranie, jakby ktoś pytał. Po prostu trochę się przygapiłem i tyle. No ale... To tam już nie będzie poprawiał ten żyd, no bo po co. A jutro jak będzie czas, to będę sobie save ogarniał. Bo dzisiaj raczej już nie będzie czasu na takie rzeczy. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa pa!